Dzień dobry, witajcie. Temat trawnika i jego pielęgnacji wraca wiosną jak bumerang. Zawsze o tej porze roku trzeba już podjąć pewne prace, tak żeby później wyglądał pięknie i był takim ładnym zielonym dywanikiem. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć o jednym z jego problemów, które możecie zastać po zimie, a mianowicie mech na trawniku. Jak to u nas wygląda, co z nim zrobić, już mówię w odcinku. Zostańcie ze mną. Nasz trawnik po zimie jest w naprawdę bardzo kiepskiej kondycji. I tak właściwie to jest taki punkt wyjściowy co roku u nas. I wygląda to zawsze podobnie. A to dlatego, że my większość tego naszego trawnika mamy pod koronami drzew. Jak widzicie teraz nasz trawnik, nazwijmy go, jest to mieszanka pozostałości liści, które jeszcze spadły po zimie, które po prostu tam gdzieś od grudnia do teraz jeszcze były na drzewach, ewentualnie przywiało je z lasu. I oczywiście jest bardzo dużo mchu. Co my musimy zrobić? Najlepiej tutaj zastosować wertykulację, ale tego dosiewania byłoby naprawdę dużo. Dlatego dla nas najlepszym sposobem jest... Przyszła Lia. Cześć! Dlatego dla nas najlepszym sposobem jest po prostu wygrabienie. Zaraz Wam pokażę, jakimi konkretnymi grabiami do trawy. Wszystkiego, co się da. Bo u nas dużym problemem są nie tylko liście, nie tylko liście dębu, czy nie tylko liście orzechów, które to hamują rozwój innych roślin na przykład, ale także igliwie. Igliwie, które leci nam tutaj sosen, mieszkamy, wiecie, pośród lasu, mamy na działce mnóstwo sosen, iglastych drzew i to wszystko powoduje, że te igły nam bardzo mocno zakwaszają przez okres zimowy szczególnie, bo wtedy żadnych zabiegów nie robimy, wiadomo, zakwaszają nam glebę i wtedy są świetne warunki do rozwoju tego mchu i właśnie po zimie tak to wygląda. Teraz po zimie używamy takich właśnie grabi, one się nazywają grabie do liści po prostu. I jak widzicie, one na końcówkach są lekko zagięte i są bardzo gęste. Mają dosyć dużo tych prętów i dzięki temu bardzo dobrze wyczesują trawnik ze wszystkich resztek liści, nasion, u nas jeszcze resztek żołędzi i przede wszystkim tego igliwia. Bardzo fajnie to robią. Ja teraz używam jednej ręki i niewiele siły wkładam w to, ale kiedy robi się dwoma rękoma, to zdecydowanie ten efekt wychodzi całkiem fajnie. One też mocno czochrają tę trawę i odrywają też znaczne ilości mchu. I dzięki temu możemy już podjąć właśnie jakiś pierwszy krok do walki z mchem. Moglibyśmy zrobić wertykulację tutaj, ale myślę, że pozbylibyśmy się 3/4 trawnika, a robiąc to w ten sposób, o który zaraz Wam dalsze kroki opowiem, jakoś co roku udaje nam się wrócić do ogólnie przynajmniej odwrotnej sytuacji, czyli mamy 3/4 trawy i mniej więcej 1/4 tego mchu. Wiecie, mieszkając w lesie też no nie można spodziewać się jakichś niesamowitych efektów, znaczy można oczywiście to robić, wiecie, ale to już jest taka naprawdę walka z naturą, też nie o to nam chodzi, żeby on był perfekcyjny, no ale żeby jednak to był bardziej trawnik niż taka plantacja mchu. Mimo, że mieliśmy, jak widzicie, trawnik, albo nie widzicie, może to nie wygląda zbyt dobrze, wygrabiony do końca listopada, no to jeszcze resztki z drzew poleciały, z lasu nam nawiało różnych rzeczy, także takie u nas wygrabienie porządne zawsze wiosną jest konieczne. Tutaj widzicie efekt wyczochrania takiej trawy przez nas ostatnio. Tutaj pod brzozami, tam dalej pod brzozami i sosnami. Ten cały kawał został już właśnie w ten sposób wygrabiony. I to są, już Wam pokazuję, tego efekty. Nie wiem, czy wszystkie worki są tylko stąd, czy zostały już niektóre opróżnione. No, ale w każdym razie tak to wygląda. Takie rzeczy zbieramy. Jak widzicie, nawet mchu to jest całkiem sporo, także te grabie też zbierają bardzo fajnie. Także ten mech niepożądany. I tyle tego wszystkiego jest na tym trawniku, więc naprawdę koniecznie trzeba go porządnie zgrabić. Jeśli macie pod drzewami trawnik, no to będzie wyglądało to pewnie podobnie. Kolejnym etapem po takim porządnym wyczesaniu trawnika będzie jego zwapnowanie, czyli rozsypanie po prostu wapna. To ten zabieg ma na celu odkwaszenie gleby,
która została zakwaszona przez między innymi igliwie, które spada nam chociażby z sosem. Przez ten okres, kiedy nie robiliśmy żadnych zabiegów, czyli od grudnia do teraz mniej więcej 3-4 miesiące, to przez ten czas tego igliwia spadło dużo. Gleba zaczęła się mocno zakwaszać, a są to świetne warunki właśnie do rozwoju mchów. I przez ten czas tak zmieniła się tutaj sytuacja. Zawsze dobrze jest najpierw zmienić pH, a potem dopiero nawozić. To znaczy, jeżeli zrobimy to w odwrotnej kolejności, czyli będziemy nawozić, to nic nam to nie da. Rośliny nie będą w stanie pobrać składników z tego nawozu, dlatego że to pH nie pozwoli im po prostu na to. Dlatego najpierw to pH trzeba zmienić odpowiednio do roślin. Jeśli chodzi o trawę, to trawa raczej woli wyższe pH, czyli środowisko bardziej zasadowe. Dlatego najpierw porządnie zwapnujemy, odczekamy czas mniej więcej 3-4 tygodni. To według mnie już jest taki wystarczający okres, kiedy to wszystko rozpuści się w strefie korzeniowej trawy i ona będzie mogła już poczuć różnicę i wtedy dopiero nawozimy. Jeśli chodzi o samą walkę z mchem, to bardzo dobry będzie do posypania na trawę zaraz po pierwszym takim koszeniu, podejrzewam, że majowym, siarczan żelaza. Żelazo hamuje rozwój mchu, ale trzeba uważać, bo ono również zakwasza nam z powrotem glebę. Dlatego mimo tego, że można go stosować, można je stosować przez cały okres wegetacyjny tak naprawdę trawy, to najlepiej zrobić to tylko do momentu, aż ten efekt z likwidacji mchu będzie już nam odpowiadał. No i oczywiście na efekty trzeba troszeczkę poczekać, nie stanie się to też od razu. Następnym krokiem na pewno gdzieś tam będzie nawożenie samej trawy, żeby ona po prostu miała z czego rosnąć, miała składniki do życia, oprócz słońca i wody, potrzebuje również innych składników mineralnych, czyli będzie to na pewno jakiś wieloskładnikowy nawóz, niekoniecznie dedykowany do trawy, po prostu jakiś wieloskładnikowy, także miał podstawowe składniki NPK oraz oczywiście jakieś mikroelementy. Także podsumowując, jeśli zastaliście na swoim trawniku mech, nie przejmujcie się zbytnio, są sposoby, żeby się go pozbyć. W pierwszej kolejności trzeba trawę bardzo dokładnie wyczesać, tak jak my to robimy podobnymi grabiami na przykład. Te wachlarzowate nie zabierają absolutnie takiej ilości tych resztek, jak właśnie te gęste, takie grzebieniowe. Ewentualnie, jeśli chcecie, możecie przeprowadzić wertykulację, a potem po niej będą musiały być oczywiście dosiewy. Ewentualnie, jeśli trawa jest bardzo młoda, to może być to tylko aeracja i ten zabieg też troszeczkę pomoże na pozbycie się mchu. Ale to nie koniec, trzeba dalej z nim walczyć. Czyli jeżeli jest mech, to znaczy, że ma dobre warunki do tego, żeby rosnąć, czyli pH jest zbyt niskie i trzeba je podwyższyć, czyli glebę trzeba zwapnować. Po tym zabiegu należy odczekać okres kilku tygodni, 3-4, tak aby móc zadziałać siarczanem żelaza, a potem w dalszej kolejności nawozić trawnik, tak żeby on też miał składniki pokarmowe, aby z nich czerpać i po prostu się rozprzestrzeniać zamiast tego mchu. Takie krótkie na końcu podsumowanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się przyda teraz na początku wiosny, kiedy ruszamy do ogrodów ze wszystkim i po trochu każdą pracę, myślę, robimy, widać to dookoła, gdzie się nie spojrzy, gdzie się nie jedzie, wszyscy ruszają, bo pogoda też w miarę sprzyja temu. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia z Waszymi trawnikami i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!